Do miski daj płatki jagrane lub owsiane, następnie kokos, namoczone wcześniej w gorącej wodzie przez co najmniej pół godziny daktyle oraz kakao. Całość dokładnie zblenduj. Masa nie powinna być zbyt mokra, jednak w razie potrzeby dodaj łyżkę wody z namoczonych wcześniej daktyli. Teraz masę wyłóż na formę. Dokładnie wylew nią również boki. Warto pomóc sobie w tym niezastąpioną ręką. Spód włóż do lodówki. Następnie do miski daj twardą część schłodzonego wcześniej przez co najmniej dobę mleczka kokosowego. Nie każde mleczko dobrze się ubija, więc polecam Ci wybrać firmę Exotic Food. Z nim na pewno nie będzie problemu. Znajdziesz je w sklepie Vesoil. Link do sklepu zamieszczę w opisie. Mleczko ubijaj przez kilka minut. Musi stać się kremowe, jednak pamiętaj, aby nie ubijać go zbyt długo, ponieważ wtedy mogą powstać grudki. Do ubitego mleczka dodaj kilka zblendowanych truskawek. Teraz na spód wyłóż truskawki, a na nich delikatnie rozprowadź ubite mleczko. Tartę wstaw do lodówki. Następnie w ten sam sposób ubij drugą puszkę mleczka kokosowego. Dodaj do niego zblendowanego dojrzałego banana. Całość wyłóż na mleczko ubite z truskawkami. Wierzch tarty udekoruj truskawkami. Możesz także polać roztopioną czekoladą. Tartę podawaj mocno schłodzoną. Jest idealna na gorące dni. Dziękuję Ci za obejrzenie filmiku. Jeśli przepis podobał Ci się, daj mi znać w postaci łapki w górę oraz subskrypcji kanału. Do usłyszenia!